Cześć, witam X Grosz z tej strony. Oglądałem ostatnio livestream z Charlesem Hoskinsonem, gdzie wypowiadał się o tym, jak buduje to Cardano i technologii, w ogóle cała masa innych rzeczy, która jest bardzo, że tak powiem, zaawansowana, jeżeli byśmy chcieli to zrozumieć, więc ja postanowiłem dalej drążyć mój temat, a więc dorążyć temat Cardano i takie pytanie, które zadaje sobie człowiek, skąd przyszliśmy i dokąd idziemy? I o to, co nam chodzi mi z Cardano, skąd się pojawiło i dokąd idzie? A więc podsumowując początek, pamiętamy, jak już, jeżeli nie oglądaliście, to w poprzednich filmikach mam taką część pierwszą i część drugą o Cardano, gdzie mówię o tym, jak to Charles Hoskinson zapoczątkował swoją przygodę w ogóle z kryptowalutami, współpracując z Danem Larimerem na BitShares. Nie wyszło im to znaczy nie wyszło. Personalnie, na personalnym poziomie nie mogli się pogodzić, więc Charles Hoskinson odchodzi od BitShares po to, by przyłączyć się do Vitalika i wystartować razem z Vitalikiem przy Ethereum. Startują z Ethereum. Z Vitalikiem również nie może się dogadać, więc wycofuje się z drużyny Vitalika i, jak już wspomniałem na samym początku, zaczyna swoją własną firmę, nazywa ją IOHK, czyli Input Output Hong Kong. I teraz, jeżeli przeczytamy o tym, jak powstała właśnie IOHK i skąd się pojawiła i co robi i skąd wzięły się pieniądze na prowadzenie tej firmy, to tutaj czytamy właśnie w About, czyli o, że po prostu budują oni blockchainy dla akademickich instytucji, rządu oraz korporacji. I powiem wam, że starałem się znaleźć jakikolwiek projekt, nad którym IOHK pracowało, dla kogokolwiek pracowało. Nigdzie w historii nie mogłem nic takiego znaleźć, więc może jeżeli znajdziecie, to dajcie mi znać, co i dla kogo robiło IOHK i dla kogo pracowali i skąd wzięli, bo musieli skąd wziąć fundusze na to, aby zacząć pracować. Ale co mi się zaczęło jakby układać w całość, to jest to, że tak naprawdę fundusze na rozwój Cardano i utrzymywanie tej firmy, jak i grupy, dosyć potężnej grupy ludzi, która tutaj widzimy współpracuje z Hoskinsonem i jego partnerem Jeremy Woods. Wszystko wygląda na to, że jedyne pieniądze, jakie oni dostali i jedyne pieniądze, jakie mają, to są pieniądze z Cardano ICO. I to by była jedna z, jakbym powiedział, czerwonych flag, bo ostatnio widzieliśmy, jak pokazałem w filmie, że Charles Hoskinson, co mówiłem, że raczej w takim stylu odwdzięczenia się albo raczej wendety w stosunku co do Vitalika, Hoskinson przypiął się i poświęcił dosyć sporą część drużyny, aby pracowała mocno nad Ethereum Classic. Dopiero w grudniu wycofali się z prac nad kodem Ethereum Classic, ponieważ jak w poprzednim filmie pokazywałem wam, powiedział na jednym ze swoich live streams, że po prostu nie mają pieniędzy na to, aby poświęcać się dla Ethereum Classic, więc wycofują tych ludzi z pracowania nad Ethereum Classic i koncentrują się na czymś innym. Więc tutaj wygląda mi na to, że Hoskinson jedyne pieniądze, jakie zdobył, to były tylko i wyłącznie z ICO i na tych pieniądzach nie tylko opierał całą swoją działalność tutaj input-output, gdzie jedynymi projektami, które... czekajcie, zobaczymy, czy tutaj jest jakiś project. Jedynymi projektami, nad którymi pracowali, to były Ethereum Classic, jak i Cardano, z tego, co tutaj widzę. Nie widziałem żadnych innych projektów, które mogłyby przynieść im tutaj przychód czy zysk, nad czym pracowali deweloperzy z IOHK.
za to, jak możemy zobaczyć właśnie na stronie głównej, kiedy właściwie, o tutaj founded, w 2015 roku i jeżeli byśmy przeszli do ICO Cardano, to zobaczcie, jest to również wrzesień 2015 rok. Więc wygląda na to, że nie mieli żadnych instytucjonalnych inwestorów, którzy zainwestowali w Cardano, po prostu całe pieniądze, które, a było tego sporo, zobaczcie tutaj, całe pieniądze, które zebrali podczas ICO, zostały po prostu przeznaczone na rozwój tutaj ich firmy, a więc pracowali nad Cardano i pracują nad Cardano i oczywiście nad Ethereum Classic pracowali do grudnia poprzedniego roku. Co jeszcze musimy dodać, to jest to, że startując z IOHK i startując z projektem Cardano, tak naprawdę nie było jeszcze nic, czyli wszystko, co Charles tutaj miał, wszystko, co miał, to jest tylko plan i projekt i white paper, nic więcej. Więc co zrobili, to jest po prostu wynajęli firmę. Firma się nazywała, zaraz popatrzę, okej, firma się nazywała Attain Corporation i Attain Corporation postanowiła, że będą promować Charlesa w Japonii, głównie w Japonii. I teraz Charles był sprzedawany jako twórca Bitshares, był sprzedawany jako współtwórca Bitshares, jako współtwórca Ethereum, jako genialny matematyk, jako geniusz i tak dalej, i tak dalej. I ta firma tak świetnie zrobiła mu marketing, że w zasadzie inwestorzy w Japonii oszaleli na punkcie Cardano, na punkcie projektu Cardano, bo nie było Cardano, był tylko i wyłącznie założenie, projekt. To tak jak, pamiętacie, jak mówiłem, że Dan Larimer miał plan, jak stworzyć Bitshares, ale nie wiedział, jak zebrać pieniądze i wtedy właśnie Charles Hoskinson napisał mu white paper i znalazł pierwszego inwestora, który zainwestował w stworzenie Bitshares. W tym momencie dosłownie zrobił drugi raz powtórkę tego samego, czyli sprzedał swój pomysł i a resztę zrobiła po prostu firma marketingowa, która świetnie zrobiła marketing całemu projektowi. I tak też przez właśnie cały ten czas, kiedy było organizowane to ICO, był sprzedawany projekt ICO i właściwie nie były sprzedawane tokeny ICO, tylko jakby obietnice dostania tych tokenów w momencie, kiedy projekt wystartuje, czyli nawet nie ci inwestorzy, którzy inwestowali, to była głównie Japonia, nawet nie dostawali tokenów ADA, tylko dopiero tokeny ADA mieli dostać w momencie startu właściwie tego projektu. Pamiętajmy, że jest to rok wrzesień 2015 rok, mamy 2016, 2017. Bardzo łatwo było wtedy sprzedać jakby pomysł inwestorom, a więc mówiono o ADA, jak to nie będzie 100 razy nie będzie można zarobić na danej inwestycji, dając właśnie za przykład Ethereum, czy dając właśnie za przykład choćby Bitshares. Według planu tego, co Hoskinson obiecał swoim inwestorom, to wydaje mi się, że jest jedna rzecz, którą powinniśmy pamiętać. Zobaczcie, tutaj znalazłem w jednej z historii, jak to Charles Hoskinson napisał na swoim Twitterze 27 sierpnia 2016 roku, lipca, wie, że 2016, że będzie dołączał do Ethereum Classic. Co okazało się później? Obiecał swoim inwestorom, że będzie miał gotowy blockchain z ich tokenami, na które niektórych nie mają, a które kupili, będzie miał w pierwszym kwartale 2017 roku. Okazuje się, że zbiórka pieniędzy idzie bardzo dobrze, więc co robi Hoskinson? Próbuje jakby odegrać się na Vitaliku i dołącza
do Ethereum Classic, chcę pracować nad Ethereum Classic, a więc chcę jakby, tutaj mówię o tych personalnych potyczkach, więc próbuję tutaj zaatakować Witalika, że on teraz ma kupę szmalu i dołączy się i będzie rozwijał Ethereum Classic. Po to tylko, żeby zrobić Witalikowi chyba na złość albo spróbować z nim zakonkurować. Co okazuje się później? Okazuje się później, że przychodzi rok 2017, pierwszy kwartał 2017 roku i japońscy inwestorzy nie dostają obiecanego według tego roadmap, co Cardano miało, nie dostają swoich tokenów. Więc zaczyna się cała jakby wielka panika i co zrobił Hoskinson, gdzie są nasze pieniądze, gdzie są nasze tokeny, może to jeden wielki scam i tak dalej, i tak dalej. Musimy pamiętać, że to wszystko dzieje się w pierwszym kwartale 2017 roku. W ogóle cały marketing, zaraz wam pokażę wykres, cały marketing, to teraz Bitcoina wam pokażę, o co chodzi, dlaczego w ogóle o tym mówię. Cały marketing Cardano opierał się na tym, że Japońcy będą mogli zainwestować, mieć stukrotne zwroty ze swojej inwestycji i oczywiście jeden rok max. Stukrotne zwroty ze swoich inwestycji i będą mogli w ogóle przejść na retirement. A więc zobaczcie tutaj, mamy pierwszy kwartał, tutaj mamy pierwszy kwartał 2017 roku. Wtedy właściwie Hoskinson obiecał swoim inwestorom, że wystartuje z projektem Cardano, a oni będą nie wystartuje, tylko projekt Cardano zostanie uruchomiony i oni dostaną swoje tokeny, za które wpłacili już pieniądze. Więc mija czas, Bitcoin idzie w tym momencie z 1000, idzie do 2000, idzie do 3000. Wszyscy inwestorzy zaczynają naprawdę panikować, bo nic nie dostają od Cardano. Więc co się dzieje? Właśnie stąd brały się najróżniejszego rodzaju wpisy, że Cardano to scam i tak dalej. Wreszcie, październik 2000, chyba było to październik 2017 roku, wrzesień, październik, czyli mówimy tutaj o mniej więcej o tym czasie, na bardzo, bardzo chybcika, kiedy Bitcoin już był prawie po 6000, 7000, na chybcika Cardano wypuszcza portfel dla swoich inwestorów. Wyobraźcie sobie cały ten czas pomiędzy 2015 a 2017, 2016, w zasadzie nie nawet tu, bo tutaj zaczęło się ICO, 2016 dołączył do Ethereum Classic, więc cały ten czas stracił na walce z Vitalikiem i na rozwijaniu Ethereum Classic, który wcale w ogóle nie rozwinął, że tak powiem, zamiast skupić się naprawdę na swoim projekcie, na projekcie Cardano. W październiku, kiedy już miał nóż na szyi, że tak powiem, kiedy Bitcoin i wszystko zaczęło walić niesamowicie do góry, wypuszcza na szybko portfel po to, aby mogli inwestorzy zapakować swoje Cardano do tego portfela. Ale to nie koniec. Po wypuszczeniu portfela możemy coś takiego wyczytać na Bitcoin Talk, że to jest totalny żart, że nie potrafią złożyć się do kupy, że ich portfel, gdzie geniusz matematyczny, który tworzył takie projekty, wypuszcza portfel, który wygląda jak normalnie, jakby był zrobiony przez kogoś umysłowego, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Więc no, ciekawa tutaj, ciekawa historia. Więc podsumowując tutaj Cardano od strony tej czysto życiowej, żebym powiedział, bo technicznie, co mogą zrobić, to co chcieliby zrobić, to co próbują zrobić, może to jest genialne, ale to co się wydarza tam przez 4 lata, 2015 do dzisiaj, nie mają nic poza portfelem, to jest troszkę przestraszające. Dlatego w tym momencie moja personalna opinia o Cardano, nieważne jak świetnie wygląda cały, że tak powiem, plan tego, co ma się wydarzyć. Moja opinia jest, ja sobie zostanę tutaj z boku i będę obserwował, czy właściwie Hoskinson przyłoży się do robienia tego, co powinien zrobić, czy po prostu rozłoży ten projekt na łopatki, lub podda się, tak jak się poddał na innych projektach, jak widzieliśmy na Ethereum Classic, czy jak podchodził od Ethereum, czy Bitshares, dlatego, bo nie mógł znaleźć wspólnego języka. Więc takie jest moje podsumowanie. Niech każdy wyciągnie własne wnioski i napiszcie mi w komentarzach,
Jaki jest wasz stosunek co do Cardano? Wchodzicie, czekacie, liczycie, czy raczej obserwujecie? Na razie, cześć.